3 czerwca wspominamy świętego Piotra Dingwangzung, męczennika. Piotr urodził się około 1800 roku. Był gorliwym i konsekwentnym katolikiem i również katechistą. Miał rodzinę, a jego praca rybaka zapewniała skromne utrzymanie. W czasie prześladowania chrześcijan w Wietnamie został uwięziony. W więzieniu Piotr był wielokrotnie zmuszany do zaparcia się wiary, jednak ani perswazja, ani okrutne tortury nie skłoniły go do podeptania krzyża. Wolał umrzeć niż obrazić Pana Boga. Pewnego dnia pozwolono mu wrócić do domu, by pożegnał się z rodziną. Powiedział wtedy dzieciom: „Cieszcie się, że ja umrę za Jezusa Chrystusa”. Po powrocie umieszczono go na kilka dni w obskurnym baraku, a 6 czerwca 1862 roku barak ten został podpalony. Piotr zginął tam razem ze swoim kuzynem, również Piotrem, męczennikiem, po 9 miesiącach uwięzienia. Miał 62 lata. Został beatyfikowany 29 kwietnia 1951 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.